Hej, z tej strony Anastazja, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z vlogiem, w którym pokażę Wam, jak wygląda tak mniej więcej mój typowy dzień w wakacje. Oczywiście nie każdy dzień tak wygląda, ale dzisiaj ma być naprawdę bardzo słonecznie i ma być piękna pogoda, także spędzę ten dzień na basenie. I w ogóle w te wakacje pogoda jest naprawdę brzydka, albo od rana są chmury, albo po południu się po prostu chmurzy i jest burza. Także mam nadzieję, że dzisiaj tak nie będzie i przez ten dzień będzie świeciło słońce, tak jak było w pogodzie. Aktualnie jest 7:42. Ja dzisiaj wstałam o 6:50, tak zawsze jak ja, oczywiście wcześniej. No ale już po prostu jakoś nie mogłam spać i teraz będę robiła swoją skincare routine, no jak zawsze, nie może tego zabraknąć. Najpierw umyję sobie oczywiście twarz tym żelem z La Roche-Posay. I ja dzisiaj chcę już w sumie iść tak od samego rana, czyli już zaraz na basen. Chcę wykorzystać ten dzień jak najlepiej, także już od samego rana będziemy siedzieć na dworze. W ogóle wczoraj też robiłam sobie paznokcie, w sumie to już od kilku dni, bo najpierw je przedłużałam u jednej ręki, potem je przedłużałam u drugiej ręki i w końcu udało mi się je pomalować już u jednej ręki, tylko u lewej, także tak się prezentują. Oczywiście nie są idealne, bo ja nie jestem żadną profesjonalistką, ale zrobiłam sobie takie kwiatuszki. Nie wiem, czy to tutaj będzie widać. I te kwiatki akurat mi bardzo fajnie wyszły. Ale sam kształt paznokci już tak troszkę średnio, gdzieś tam się mi żel porozlewał. No ale wiadomo, no nie oczekuję, że będę miała jakieś idealne paznokcie, jak sobie je sama zrobię. Mi to sprawia przyjemność, mimo że czasami to zajmuje nawet 4 godziny, jak nie więcej. Jeszcze muszę u drugiej, bo mam tylko przedłużone, już nie pomalowane, bo mi się wczoraj nie chciało. I muszę je zrobić już dzisiaj, bo jutro wyjeżdżam na weekend, ale opowiem Wam o tym później. No ale teraz jeszcze nie skończyłam swojej skincare routine, bo oczywiście nie muszę zabraknąć SPF. Jak zawsze sobie wymieszam ten krem nawilżający z moim SPF 30 z La Roche-Posay. No więc jestem już gotowa, także teraz idziemy do pokoju wybrać jakiś strój z mojego bikini boxa, bo ostatnio malowałam, zaraz Wam go pokażę. Powrzucałam tam swoje stroje kąpielowe i szczerze nie wiedziałam, że mam aż tyle strojów kąpielowych. Przynajmniej dla mnie ich jest dużo. No ale pewnie wybiorę mój ulubiony różowy, jak zawsze. Mam już ze sobą bikini box i tak się prezentuje. Mi się naprawdę bardzo podoba. I tak z tej strony. Tutaj z drugiej ani z tyłu jeszcze nie pomalowałam. I zobaczymy, jak mi się będzie chciało, to coś namaluję. I tutaj mam wszystkie stroje. Ja chyba sobie wybiorę dzisiaj ten różowy, jak zawsze. I do tego różową spinkę. Jestem już gotowa, z tyłu sobie spiłam włosy właśnie tym kwiatkiem i teraz jeszcze muszę spakować sobie swoją torbę i wiem, że idę tylko na basen, który jest zaraz przy moim domu, ale tak lubię zawsze zabierać wszystkie rzeczy, które wiem, że będą mi potrzebne, na przykład aparat, telefon, tablet, żeby po prostu nie biegać po to wszystko do domu co chwilę, jak będę mokra. Także teraz sobie spakuję te wszystkie rzeczy. Popływałam chwilę w basenie i jeszcze nie wysłałam do końca, ale jest już 9:30 i ja jeszcze nie dam śniadania, także myślę, że teraz jest to dobra pora, żeby sobie je zrobić. Dzisiaj mam w planach przygotować sobie acai bowl, jeszcze nigdy nie robiłam. To jest coś podobnego do smoothie bowl, tylko dodaje się do tego właśnie jagody acai. Ja mam akurat takie w proszku z Rossmana. Do środka dodam banana, truskawki mrożone, właśnie ten proszek acai i zobaczymy, co tam jeszcze mam w zamrażarce. Moje acai bowl już gotowe, na górę sobie dałam truskawki, banana, borówki i granole, także teraz sobie oczywiście spróbuję. Wyszło naprawdę przepyszne i nawet czuć te jagody acai. Ma troszkę inny smak niż takie zwykłe smoothie bowl, ale naprawdę wyszło przepyszne. Właśnie będę jadła przepyszny obiad, bo dzisiaj mamy łososia na parze, do tego ryż, papryka i ogórek zielony i jeszcze brokuł.
Jest już prawie 16, ja cały czas siedzę na dworze, pływam w basenie, opalam się i wzięłam też ze sobą mulinę, bo ostatnio zaczęłam robić takie bransoletki z muliny. To jest moja pierwsza, no nie jest idealna, bo trochę krzywa, ale i tak mi się podoba. I teraz chcę zrobić taką drugą, ale tym razem dwukolorową. I naszykowałam już sobie 3 nitki tego różowego, 3 żółtego i 3 kolejne różowego. Tutaj są 3 kolory, bo niebieski, fioletowy i różowy. Tym razem chcę zrobić właśnie dwukolorową. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. I spróbuję Wam nagrać też taki tutorial. Ten wzór nie jest jakiś trudny, już się go nauczyłam, ale inne wzory próbowałam i tak średnio mi wychodzą. Nie za bardzo wiem, jak to wszystko robić. Także pokażę Wam właśnie na przykładzie tego, jak zrobić taki wzór. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Także najpierw bierzemy sobie te 2 sznurki z lewej strony i tego, który jest na samym początku, przekładamy pod spodem w ten sposób, tworząc taką czwórkę. Ten pierwszy jest tutaj pod spodem, jak widzicie. I przekładamy go górą. I teraz ciągniemy do samego końca. Tutaj trzeba uważać, żeby nie pociągnąć za mocno, żeby te sznurki nie wyszły nam spod tej taśmy. I teraz ten sznurek, który jest po prawej, przekładamy na lewo i robimy znowu to samo. Tego pierwszego przekładamy pod spodem w ten sposób i przeplatamy górą. I teraz ten, który jest po lewej, zostawiamy i idziemy dalej z tym. I wiążemy w ten sam sposób aż do ostatniego żółtego, a te różowe już zostawiamy. Czyli znowu pod spodem, góra i ciągniemy. I jeszcze raz. Ok, i tego znowu zostawiamy, tak jak mówiłam, już do ostatniego żółtego. Robimy znowu tak. Teraz jak ciągniemy, to trzeba zwrócić uwagę na to, który kolor będzie z przodu, jak już dociągniemy. Tutaj widać, że różowy i jest to dobrze. Jeśli tutaj w tym miejscu byłby widoczny żółty, to znaczy, że jest coś źle. Mam już pierwszy różowy sznurek za sobą, także teraz idziemy znowu od początku. I z tymi dwoma sznurkami robimy dokładnie to samo, co z tym pierwszym. Czyli też przekładamy najpierw z tym, potem z tym i z tym i później ten z tym i z tym. Już te wszystkie różowe sznurki zaplotłam i zaczynamy teraz od prawej strony. Mnie będzie trochę ciężko podzielić, bo wszystkie są takie same, ale znowu bierzemy te 3 pierwsze, które są z prawej strony. Też je zaplatamy, ale tym razem bierzemy tego, który jest z prawej i tego drugiego. I teraz tego, który jest najbardziej z prawej, dajemy na tego, czyli ten drugi jest pod spodem i przeplatamy to dołem. Tam było górą, a teraz dołem. I znowu ciągniemy i też tak 2 razy. I przeplatamy tak z każdym sznurkiem aż do tego ostatniego różowego. Różowy mam już gotowy, no nie jest idealnie, bo troszkę krzywo, ale to nic, nie martwię się tym, bo jest to moja dopiero druga bransoletka. I teraz pora na żółty i z żółtym robimy dokładnie to samo, co na samym początku z różowym, czyli też przekładamy go najpierw dołem i później przeplatamy górą. Robimy właśnie tak samo po 2 razy z każdym sznurkiem, aż do tego trzeciego różowego, a te 3 pozostałe różowe zostawiamy. Na tym się zatrzymam, bo jest naprawdę czasochłonne i powiem szczerze, że wyszło nawet całkiem fajnie. Zdecydowanie lepiej niż tamta moja pierwsza bransoletka, ale zobaczymy, jak mi pójdzie dalej. Mam nadzieję, że też tak dobrze. No ale chciałam Wam po prostu pokazać, jak zrobić taką bransoletkę. Może akurat komuś z Was się nudzi albo ma ochotę zrobić taką. To zachęcam, bo jest naprawdę bardzo relaksujące. Wróciłam właśnie do domu, przebrałam się i teraz będę się pakować, bo jutro razem z moimi siostrami we 3 jedziemy na weekend do Warszawy. Bardzo się cieszę, bo byłam rok temu i oczywiście też nagrałam vloga, także jeśli nie widzieliście, to zachęcam do obejrzenia. Z tego wyjazdu też pojawi się vlog. Prawdopodobnie będzie to następny filmik na moim kanale. Także już tutaj sobie naszykowałam tak mniej więcej rzeczy, które chcę na pewno zabrać. I są to takie krótkie spodenki pomarańczowe, takie białe w kwiatki i oczywiście też jutro muszę w czymś jechać i myślę, że ubiorę sobie krótkie spodenki jeansowe, także też będę miała jeszcze jakieś trzecie na zapas. Gdyby było zimno i nie było tych 30 stopni, to jeszcze takie
długie spodnie jeansowe, sukienka z Reserved, chcę ją właśnie sobie założyć w niedzielę. Wezmę też jedną bluzę z długim rękawem, ona ma naprawdę bardzo fajny materiał i jest chyba z Pull & Bear, tak mi się wydaje. Tak, jest z Pull & Bear i naprawdę jest jedną z moich ulubionych bluz, jaką mam w szafie. Oczywiście jakieś zwykłe koszulki z krótkim rękawem, jedna taka, druga taka i ona też jest z Pull & Bear, właśnie też sobie ją jakoś na początku wakacji zamówiłam. A no, jeszcze bym zapomniała krótkie spodenki na siłownię, bo tam jest w naszym hotelu siłownia, także na pewno z niej sobie skorzystamy. I właśnie jeszcze muszę wziąć taką zwykłą koszulkę do ćwiczeń, bo zapomniałam jej wyciągnąć. No i do spania biorę mój ulubiony zestaw z koszulką i krótkimi spodenkami. Też jeszcze w naszym hotelu jest basen, także oczywiście muszę wziąć ze sobą strój kąpielowy. I tym razem nie biorę już tego różowego, który miałam dzisiaj, tylko wezmę sobie taki niebieski. O, tutaj jest góra, tutaj dół w takie białe kwiatki. Jeśli chodzi o kosmetyczkę, to spakuję ją dopiero jutro, bo jeszcze oczywiście będę myła zęby dzisiaj i jutro i też będę robiła swoją skincare routine, także jeszcze ich nie pakuję. No, ale jeszcze takie rzeczy, które chcę wziąć ze sobą, to jest taka czapka. Też ją niedawno kupiłam w Sinsay'u chyba. Oczywiście moja niezawodna, zawsze ze mną torba, a w niej portfel, legitymacja, jakieś słuchawki, krem. Oczywiście ją też biorę, ale to chyba wezmę ją sobie do auta, także nie będę jej wkładać do walizki. Obowiązkowo journal i ostatnio skapnęłam się, że zostały mi chyba tylko 2 tygodnie tego journalu. Tyle już uzupełniłam, a tyle mi zostało. To jest mój ulubiony, naprawdę, ja go uwielbiam. I strasznie szybko się skończył, bo zaczęłam w nim pisać, oczywiście nie pisałam w nim tak regularnie. Zaczęłam w nim pisać dosłownie 10 stycznia. Tak naprawdę starczył mi jakoś na pół roku. Wiem, że mam inne journale, ale jednak, no wiecie, ten jest taki ulubiony. Dobra, jeszcze tutaj nie rozgaduję o journalu. Wezmę jeszcze na pewno książkę. I w sumie chyba to tyle. Jak na razie. Jak mi się coś przypomni, to oczywiście sobie to dopakuję. A teraz wkładamy wszystko do walizki. Jestem już spakowana, także teraz muszę zrobić sobie paznokcie u drugiej ręki, bo trochę głupie byłoby pojechać jednak tylko z jedną ręką pomalowaną. W sensie z pomalowanymi paznokciami u jednej ręki. Chcę to zrobić szybko, bo jest już prawie 19, a chcę iść oglądać zachód słońca na łąkę, także muszę się trochę pośpieszyć. W sumie nie wiem, o której słońce zachodzi, zaraz sprawdzę. Dzisiaj zachodzi o 20, także mam nadzieję, że zdążę, bo mam jeszcze godzinę. Paznokcie gotowe, w sumie mi się naprawdę podobają. Wiadomo, że nie są idealne, bo ja nie jestem żadną profesjonalistką i robię to po prostu tak dla siebie, dla zabawy. Także muszę teraz posprzątać ten bałagan na biurku i pójdę zrobić sobie kolację. Na dzisiaj zaplanowałam budyń owsiany waniliowy i później pójdziemy sobie na łąkę oglądać zachód słońca. Już jestem gotowa do spania, zaraz sobie to jeszcze włączę na projektorze i pomedytuję, bo jak oglądaliście mój poprzedni filmik, to staram się właśnie wdrożyć ten nawyk medytacji przed snem, także też nie może tego zabraknąć. I to już w sumie wszystko w tym vlogu, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybujcie kanał, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmiku.